będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witamy wszystkich uczestników tego naszego dzisiejszego w niedzielę biblijną czytania Pisma Świętego. Tutaj w naszym kościele zebrało się już kilka osób, a stąd gorąco pozdrawiamy wszystkich internautów, którzy śledzą ten nasz mini maraton biblijny dzięki transmisji internetowej. Dzisiaj będziemy czytać starożytną, starotestamentową księgę Koheleta. Kim był autor? Chociaż w tytule jest wymieniony z imienia, jednak właściwie nie znamy. To imię jest raczej opisem funkcji. Kohelet to ten, który przewodniczy zebraniu, tak dosłownie można przetłumaczyć. Przez niektórych przez wiele lat utożsamiany był z samym królem Salomonem, ponieważ mówi o sobie, że jest synem króla Dawida. Ale prawdopodobnie za autorstwem tej księgi kryje się jakiś anonimowy, starotestamentalny, starożytny mędrzec. Księga powstała prawdopodobnie w III wieku przed narodzeniem Chrystusa. Składa się na nią 2987 słów, ułożonych w 222 wersety. My je wszystkie tutaj dzisiaj odczytamy, te blisko 3000 słów w 222 wersetach. To, z czym chyba najczęściej kojarzymy tę księgę, to określenie marność, marność nad marnościami. Habel habelim po hebrajsku, vanitas vanitatis po łacinie. To słowo marność nie oddaje pewnie w pełni w języku polskim treści myśli przewodniej księgi Koheleta. Habel po hebrajsku znaczy tyle, co tchnienie, powiew wiatru albo dym. Mędrzec Kohelet mówi, że wszystko na tym świecie jest habel habelim, dymem nad dymem, nad dymami, powiewem nad powiewami. Że jest jak tchnienie wiatru. W tej chwili jest, za chwilkę znika. Głęboka mądrość kryjąca się w tej księdze każe cieszyć się chwilą, jeśli człowiek tylko jest w stanie ją uchwycić, bowiem przebija wszystko, i młodość, i zdrowie. A czas krąży niejako w kółko, dając okazję wszystkiemu, i życiu, i śmierci, i radości, i smutkowi, i miłości, i złości, czy wręcz nienawiści. Taką głęboką mądrość znajdziemy w tej księdze, a Duch Święty, który był natchnieniem i inspiracją dla starożytnego mędrca nazywanego przewodnikiem zgromadzenia, czyli Koheletem, niech będzie w tym naszym dzisiejszym czytaniu, niech zagości w naszych sercach, niech wypełni nasze umysły mądrością, która jest jak miód dobyty ze skały, ukryta między 3000 słów, między ponad 200 wierszami księgi mędrca Koheleta. Z pomocą Bożą rozpocznijmy więc nasze czytanie. Słowa Koheleta, syna Dawida, króla w Jeruzalem. Marność nad marnościami, powiada Kohelet. Marność nad marnościami, wszystko marność. Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem? Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy. Słońce wschodzi i zachodzi, i na miejsce swoje spieszy z powrotem i znowu tam wschodzi. Ku południowi ciągnąc i ku północy wracając, kolistą drogą wieje wiatr i znowu wraca na drogę swojego krążenia. Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze wcale nie wzbiera. Do miejsca, do którego rzeki płyną, zdążają one bezustannie. Mówienie jest wysiłkiem. Nie zdoła człowiek wyrazić wszystkiego słowami. Nie nasyci się oko patrzeniem, ani ucho napełni słuchaniem. To, co było, jest tym, co będzie. A to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie. Więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Jeśli jest coś, o czym by się rzekło, patrz, to coś nowego, to już było w czasach, które były przed nami. Nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli,
ani też o tych, co będą kiedyś żyli. Nie będzie wspomnienia u tych, co będą potem. Ja, Kohelet, byłem królem nad Izraelem w Jeruzalem i skierowałem umysł swój ku temu, by zastanawiać się i badać, ile mądrości jest we wszystkim, co dzieje się pod niebem. To przykre zajęcie dał Bóg synom ludzkim, aby się nim trudzili. Widziałem wszelkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem, a oto wszystko to marność i pogoń za wiatrem. To, co krzywe, nie da się wyprostować, a czego nie ma, tego nie można liczyć. Tak powiedziałem sobie w sercu. Oto nagromadziłem i przysporzyłem mądrości więcej niż wszyscy, co władali przede mną nad Jeruzalem, a serce me doświadczyło wiele mądrości i wiedzy. I postanowiłem sobie poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę. Poznałem, że również i to jest pogonią za wiatrem, bo w wielkiej mądrości wiele utrapienia. A kto przysparza wiedzy, przysparza i cierpienie. Powiedziałem sobie, nurze, doświadczę radości i zażyję szczęścia, lecz i to jest marność. O śmiechu powiedziałem szaleństwo, a o radości, cóż to ona daje? Postanowiłem w sercu swoim krzepić ciało moje winem, choć rozum miał zostać moim mądrym przewodnikiem i oddać się głupocie, aż zobaczę, co dla ludzi jest szczęściem, które gotują sobie pod niebem, dopóki trwają dni ich życia. Dokonałem wielkich dzieł, zbudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnice, założyłem ogrody i parki i nasadziłem w nich wszelkich drzew owocowych. Urządziłem sobie zbiorniki na wodę, by nią nawadniać gaj bogaty w drzewa. Nabyłem niewolników i niewolnice i miałem niewolników urodzonych w domu. Posiadałem też wielkie stada bydła i owiec, większe niż wszyscy, co byli przede mną w Jeruzalem. Nagromadziłem też sobie srebra i złota, i skarby królów i krain. Nabyłem śpiewaków i śpiewaczki oraz rozkosze synów ludzkich, kobiet wiele. I stałem się większym i możniejszym niż wszyscy, co byli przede mną w Jeruzalem. W dodatku mądrość moja mi została. Niczego też, czego oczy moje pragnęły, nie odmówiłem im. Nie wzbraniałem sercu memu żadnej radości, bo serce moje miało radość z wszelkiego mego trudu, a to mi było zapłatą za wszelki mój trud. I przyjrzałem się wszystkim dziełom, jakich dokonały moje ręce i trudowi, jaki sobie przy tym zadałem. A oto wszystko to marność i pogoń za wiatrem. Z niczego nie ma pożytku pod słońcem. Postanowiłem przyjrzeć się mądrości, a także szaleństwu i głupocie. Bo czegoż jeszcze dokonać może człowiek, który nastąpi po królu nad to, czego on już dokonał? I zobaczyłem, że mądrość
tak przewyższa głupotę, jak światło przewyższa ciemności. Mędrzec ma w głowie swojej oczy, a głupiec chodzi w ciemności. Ale poznałem tak samo, że ten sam los spotyka wszystkich. Więc powiedziałem sobie, jaki los głupca, taki i mój będzie. I po cóż więc nabyłem tyle mądrości? Rzekłem przeto w sercu, że i to jest marność. Bo nie ma wiecznej pamięci po mędrcu, tak samo jak i po głupcu. Gdyż już w najbliższych dniach w niepamięć idzie wszystko. Czyż nie umiera mędrzec tak samo jak i głupiec? To też znienawidziłem życie, gdyż przykre mi były wszystkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem. Bo wszystko marność i pogoń za wiatrem. Znienawidziłem też wszelki mój dorobek, jaki nabyłem z trudem pod słońcem, a który zostawię człowiekowi, co przyjdzie po mnie. A któż to wie, czy mądry on będzie, czy głupi? A władać on będzie całym mym dorobkiem, w który włożyłem trud swój i mądrość swoją pod słońcem. I to jest marność. Zacząłem więc ulegać zwątpieniu z powodu wszystkich trudów, jakie podjąłem pod słońcem. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. Nic lepszego dla człowieka, niż żeby jadł i pił, i duszy swej pozwalał zażywać szczęścia przy swojej pracy. Zobaczyłem też, że z ręki Bożej to pochodzi, bo któż może jeść, któż może używać, a nie być od Niego zależnym. Bo człowiekowi, który nie jest miły, daje on mądrość i wiedzę i radość, a na grzesznika wkłada trud, by zbierał i gromadził i potem oddał temu, który się Bogu podoba. To też jest marność i pogoń za wiatrem. Wszystko ma swój czas i jest godzina wyznaczona na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieniami i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści.
czas wojny i czas pokoju. Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili. Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie. Dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata. Tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. Poznałem, że dla Niego nic lepszego, niż cieszyć się i o to dbać, by szczęścia zaznać w swym życiu. Bo też, że człowiek je i pije i cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie, to wszystko dar Boży. Poznałem, że wszystko, co czyni Bóg, na wieki będzie trwało. Do tego nic dodać nie można, ani od tego coś odjąć. A Bóg tak działa, by się Go ludzie bali. To, co jest, już było, a to, co ma być kiedyś, już jest. Bóg przywraca to, co przeminęło. I dalej widziałem pod słońcem, w miejscu sądu, niegodziwość, w miejscu sprawiedliwości, nieprawość. Powiedziałem sobie, zarówno sprawiedliwego, jak i bezbożnego będzie sądził Bóg. Na każdą bowiem sprawę i na każdy czyn jest czas wyznaczony. Powiedziałem sobie, ze względu na synów ludzkich, Bóg chce ich bowiem doświadczyć, żeby wiedzieli, że sam przez się są tylko zwierzętami. Los bowiem synów ludzkich jest ten sam, co i los zwierząt. Los ich jest jeden. Jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego i oddech życia ten sam. Niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt, bo wszystko jest marnością. Wszystko idzie na jedno miejsce. Powstało wszystko z prochu i wszystko do prochu znów wraca. Któż pozna, czy siła życiowa synów ludzkich idzie w górę, a siła życiowa zwierząt zstępuje w dół, do ziemi? Zobaczyłem więc, że nie ma nic lepszego nad to, że się człowiek cieszy ze swych dzieł, gdyż taki jego udział. Bo któż mu pozwoli widzieć, co stanie się potem? A dalej widziałem wszystkie uciski, jakie pod słońcem się zdarzają. I oto łzy uciśnionych, a nie ma kto by ich pocieszył. Ręka ciemięzców twarda, a nie ma pocieszyciela. Więc za szczęśliwych uznałem umarłych, którzy dawno już zeszli od żyjących, których życie jeszcze trwa. Za szczęśliwego zaś od jednych i drugich uznałem tego, co jeszcze wcale nie istnieje, ani nie widział spraw niegodziwych. Jakie się dzieją pod słońcem? Zobaczyłem też, że wszelki trud i wszelkie powodzenie w pracy rodzi u bliźniego zazdrość. I to jest marność i pogoń za wiatrem. Głupiec zakłada swe ręce i zjada swe własne ciało. Lepsza jest jedna garść pokoju niż dwie garści bogactw i pogoń za wiatrem. I inną jeszcze widziałem marność pod słońcem. Oto jest ktoś sam jeden, a nie ma drugiego. I syna nawet, ni brata, nie ma żadnego. A nie ma końca wszelkiej jego pracy. I oko jego nie syci się bogactwem. Dla kogóż to się trudzę i duszy swej odmawiam rozkoszy?
To również jest marność i przykre zajęcie. Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy. Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego, lecz samotnemu biada, gdy upadnie, nie ma drugiego, który by go podniósł. Również gdy dwóch śpi razem, nawzajem się grzeją. Jeden natomiast, jakże się zagrzeje? A jeśli napadnie ich jeden, to dwóch przeciwko niemu stanie, a powróz potrójny niełatwo się zerwie. Lepszy młodzieniec ubogi, lecz mądry, od króla starego, ale głupiego, co już nie umie korzystać z rad. Wszak i król wyszedł z łona matki i mimo swej godności królewskiej urodził się biednym. Widziałem, jak wszyscy żyjący, co chodzą pod słońcem, stanęli przy młodzieńcu drugim po królu, który miał zająć jego miejsce. Nieprzeliczony był cały lud, na którego czele on stanął, ale późniejsi też nie będą z niego zadowoleni, bo także i to jest marność i pogoń za wiatrem. Zważaj na krok swój, gdy idziesz do domu Bożego. Zbliżyć się, aby słuchać, jest rzeczą lepszą niż ofiara głupców, bo ci nie mają rozumu, dlatego źle postępują. Nie bądź pochopny w słowach, a serce twe niechaj nie będzie zbyt skore, by wypowiedzieć słowo przed obliczem Boga, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Przeto niech słów twoich będzie niewiele, bo z wielu zajęć przychodzą sny, a mowa głupia z wielości słów. Jeżeli złożył ślub jakiś Bogu, nie zwlekaj z jego spełnieniem, bo w głupcach nie ma on upodobania. To, co ślubował, wypełni. Lepiej, że nie ślubujesz wcale, niż żebyś ślubował, a ślubu nie spełnił. Nie dopuść do tego, aby usta twe doprowadziły cię do grzechu. I nie mów przed posłańcem Bożym, że stało się to przez nieuwagę, żeby się Bóg nie rozgniewał na twoje słowa i nie udaremnił dzieła twoich rąk. Bo z wielu zajęć przychodzą sny, a marność z nadmiaru słów. Boga się przeto bój. Gdy widzisz ucisk biednego i pogwałcenie prawa i sprawiedliwości w kraju, nie dziw się temu, bo nad wysokim czuwa wyższy, a jeszcze wyżsi nad oboma. Pożytkiem dla kraju byłby wobec tego wszystkiego król dbały o uprawę ziemi. Kto kocha się w pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci, a kto się kocha w zasobach, ten nie ma z nich pożytku. To również jest marność. Gdy dobra się mnożą, mnożą się ich zjadacze. I jakiż pożytek ma z nich właściciel, jak ten, że nimi napawa swe oczy? Słodki jest sen robotnika, czy mało, czy dużo on zje, lecz bogacz mimo swej sytości nie ma spokojnego snu. Istnieje bolesna niedola. Widziałem ją pod słońcem. Bogactwo przechowywane na szkodę właściciela.
Bogactwo to bowiem przepada na skutek jakiegoś nieszczęścia i urodzi mu się syn, a w ręku jego niczego już nie ma. Jak wyszedł z łona swej matki nagi, tak znowu odejdzie, jak przyszedł, i nie wyniesie z swej pracy niczego, co mógłby w ręku zabrać ze sobą. Bo również i to jest bolesną niedolą, że tak odejdzie, jak przyszedł. I cóż mu przyjdzie z tego, że trudził się na próżno? A nadto wszystkie jego dni schodzą w ciemności i w smutku, w wielkim zmartwieniu, w chorobie i w gniewie. Oto, co ja uznałem za dobre, że piękną jest rzeczą jeść i pić i szczęścia zażywać przy swojej pracy, którą się człowiek trudzi pod słońcem, jak długo się liczy dni jego życia, których mu Bóg użyczył, bo to tylko jest mu dane. Dla każdego też człowieka, któremu Bóg daje bogactwo i skarby i któremu pozwala z nich korzystać, wziąć swoją część i cieszyć się przy swoim trudzie, to Bożym jest darem. Taki nie myśli wiele o dniach swego życia, gdyż Bóg go zajmuje radością serca. Istnieje niedola, którą widziałem pod słońcem, a która bardzo ciąży człowiekowi. Użyczył Bóg komuś bogactwa i skarbów i sławy, tak, że nie zabraknie mu niczego, czego tylko zapragnie. A tego używać Bóg mu nie pozwala, lecz człowiek obcy tego używa. To marność i przykre cierpienie. Gdyby ktoś zrodził nawet 100 synów i żył wiele lat, i dni jego lat się pomnożyły, lecz dusza jego nie nasyciła się dobrem i nawet pogrzebu by nie miał, powiadam, szczęśliwszy od niego nieżywy płód, bo przyszedł jako nicość i odchodzi w mroku, a imię jego mrokiem zakryte. I nawet słońca nie widział i nie wie niczego, on większy ma spokój niż tamten. A tamten, gdyby nawet 1000 lat przeżył, a szczęścia nie zażył żadnego, czyż nie zdąża z wszystkim na jedno miejsce? Wszelka praca człowieka dla jego ust, a jednak żądza jego niezaspokojona, bo czym góruje mędrzec nad głupcem, czym biedny co wie, jak radzić sobie w życiu. Lepsze jest to, na co oczy patrzą, niż niezaspokojone pragnienie. To jest również marność i pogoń za wiatrem. To, co jest, zostało już dawno nazwane i postanowiono, czym ma być człowiek. Toteż nie może on z tym się prawować, który mocniejszy jest od niego. Bo im więcej przy tym słów, tym większa marność, co człowiekowi z tego przyjdzie. A któż to wie, co w życiu dobre dla człowieka, dopóki liczy marne dni swego życia, które jakby cień przepędza. Bo kto oznajmi człowiekowi, co potem będzie pod słońcem? Lepsze jest dobre imię niż wonne olejki, a dzień śmierci niż dzień urodzenia. Lepiej jest iść do domu żałoby, niż iść do domu wesela, bo w tamtym jest koniec każdego człowieka i człowiek żyjący bierze to sobie do serca. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo przy smutnym obliczu serce jest dobre. Serce mędrców jest w domu żałoby, a serce głupców w domu wesela. Lepiej jest słuchać karcenia przez mędrca, niż słuchać pochwały ze strony głupców. Bo czym trzaskanie cierni płonących pod kotłem, tym jest śmiech głupiego.
I to jest także marnością, bo rzecz przywłaszczona może ogłupić mędrca, a przekupstwo czyni serce przewrotnym. Lepszy jest koniec mowy niż jej początek. Lepszy jest umysł cierpliwy niż pyszny. Nie bądź pochopny w duchu do gniewu, bo gniew przebywa w piersi głupców. Nie mów, jak się to dzieje, że dawne dni były lepsze niż obecne. Bo nieroztropnie o to się pytasz. Lepsza jest mądrość niż dziedzictwo. I z większym pożytkiem dla tych, którzy widzą słońce, bo w cieniu mądrości, jak w cieniu pieniądza, a większa jest jeszcze korzyść z poznania mądrości. Dasz życiem tego, który ją posiada. Przypatrz się dziełu Bożemu, bo któż naprostować może to, co on skrzywił. Gdy ci się dobrze wiedzie, ciesz się z tego, a wiedzie ci się źle, wtedy to rozważ. Zarówno jedno, jak i drugie sprawia Bóg, ponieważ człowiek nie może dziedziczyć niczego zgoła, co będzie potem. Wszystko widziałem za marnych dni moich. Tu sprawiedliwy, który ginie przy swej sprawiedliwości, a tu złoczyńca, który przy złości swej długo żyje. Nie bądź przesadnie sprawiedliwy i nie uważaj się za zbyt mądrego. Dlaczego miałbyś sam sobie zgotować zgubę? Nie bądź zły do przesady i nie bądź głupcem. Dlaczego miałbyś przed czasem swym umrzeć? Dobrze, jeżeli się trzymasz jednego, a od drugiego ręki swej też nie odejmiesz, bo kto się boi Boga, tego wszystkiego uniknie. Mądrość czyni mądrego silniejszym niż 10 mocarzy, którzy są w mieście, bo nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by zawsze postępował dobrze, a nigdy nie zgrzeszył. Nie zwracaj też uwagi na wszystkie rozmowy, jakie się prowadzi, ażebyś czasem nie usłyszał, jak ci złorzeczy twój sługa. Bo często przecież, jak sam wiesz, ty także innym złorzeczyłeś. To wszystko badałem i miałem na uwadze mądrość. Mówiłem, chciałbym być mądry, lecz mądrość jest dla mnie niedostępna. Niedostępne jest to, co istnieje i niezgłębione. Któż może to zbadać? Zwróciłem swój umysł ku temu, by poznać, badać i szukać mądrości i słusznej oceny, by poznać, że zło jest głupotą, a wielka głupota szaleństwem. I przekonałem się, że bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, bo ona jest siecią, serce jej sidłem, a ręce jej więzami. Kto Bogu jest miły, ten się od niej ustrzeże, lecz grzesznika ona usidli. Oto do czego doszedłem, powiada Kohelet, jedno z drugim porównując, by znaleźć słuszną ocenę, której nadal szukam, a nie znajduję. Znalazłem jednego prawego mężczyznę pośród tysiąca, ale kobiety prawej w tej liczbie nie znalazłem. Tylko oto, co stwierdziłem. Bóg uczynił ludzi prawymi, lecz oni szukają rozlicznych wybiegów. Któż jest jak mędrzec i któż poznał znaczenie rzeczy? Mądrość człowieka rozjaśnia jego oblicze, tak, iż surowy wyraz jego twarzy się zmienia. Rozkazów króla przestrzegaj, pomny przysięgi złożonej przed Bogiem. Nie sprawiaj sobie niepokoju, odejdź sprzed jego oblicza. Nie wdawaj się w złe sprawy, bo wszystko, co tylko zechce, może uczynić, ponieważ słowo królewskie ma moc, a któż do niego powie, cóż ty czynisz? Ten, kto przestrzega rozkazu, nie wie, co to zła sprawa, a serce mądre pamięta o czasie i sądzie. Na każdą bowiem sprawę jest czas i sąd, gdyż zło człowieka wielce na nim ciąży, bo nie wie wcale, co będzie, a jak to będzie. Któż mu oznajmi? Nad duchem człowiek nie ma władzy, aby go powstrzymać, a nad dniem śmierci nie ma mocy. Tak samo nie ma zwolnienia na wojnie i nie uratuje nieprawość tego, kto ją popełnia.
To wszystko widziałem, zwracając uwagę na wszystkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem. W czasie, gdy człowiek jeden panuje nad drugim, na jego nieszczęście. Ponadto widziałem, jak złoczyńców ze czcią składano w grobie, a ludzie przychodzili i odchodzili z miejsca świętego i zapomniano w mieście o tym, co tam ci czynili. To również jest marność. Ponieważ wyroku nad czynem złym nie wykonuje się zaraz, dlatego serce synów ludzkich bardzo jest skore do czynów złych, zwłaszcza, że grzesznik czyni źle stokrotnie, a jednak długo żyje. Chociaż ja również i to poznałem, że szczęści się tym, którzy Boga się boją, dlatego, że się Go boją. Nieszczęści się zaś złoczyńcy i podobny do cienia nie przedłuża on swych dni, dlatego, że nie ma w nim bojaźni wobec Boga. Jest marność, która się dzieje na ziemi. Są sprawiedliwi, którym się zdarza to, na co zasługują grzesznicy, a są grzesznicy, którym się zdarza to, na co zasługują sprawiedliwi. Rzekłem, i to jest marność. Sławiłem więc radość, bo nic dla człowieka lepszego pod słońcem, niż żeby jadł, pił i doznawał radości, i by to go cieszyło przy jego trudzie za dni jego życia, które pod słońcem daje mu Bóg. Gdy swoją uwagę na to zwróciłem, by poznać mądrość i przyjrzeć się dziełu, jakie się dokonuje na ziemi, bo ani w dzień, ani w nocy snu nie zaznają oczy człowieka, widziałem wszystkie dzieła Boże. Człowiek nie może zbadać dzieła, jakie się dokonuje pod słońcem. Jakkolwiek się trudzi, by szukać, nie zbada. A nawet mędrzec, chociażby twierdził, że je zna, nie może go zbadać. Bo wszystko to rozważyłem i wszystko to zbadałem. Dlatego, że sprawiedliwi mędrcy i ich czyny są w ręku Boga. Zarówno miłość, jak i nienawiść. Nie rozpozna człowiek tego wszystkiego, co przed oczami jego się dzieje. Wszystko jednakie dla wszystkich. Ten sam los spotka sprawiedliwego, jak i złoczyńcę. Tak czystego, jak i nieczystego. Zarówno składającego ofiary, jak i tego, który nie składa ofiar. Tak samo jest z dobrym, jak i z grzesznikiem. Z przysięgającym, jak i z takim, który przysięgi się boi. To złem jest wśród wszystkiego, co się dzieje pod słońcem. Że jeden dla wszystkich jeden los, jest los. A przy tym serce synów ludzkich pełne jest zła i głupota w ich sercu, dopóki żyją. A potem do zmarłych. Bo któż stanowi wyjątek? Wszyscy żyjący mogą jeszcze mieć nadzieję, bo lepszy jest żywy pies niż lew nieżywy. Ponieważ żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła nie wiedzą. Złapłaty też więcej już żadnej nie mają, bo pamięć o nich idzie w zapomnienie. Tak samo ich miłość, jak również ich nienawiść, jak też ich zazdrość już dawno zanikły. Już nigdy więcej udziału nie mają żadnego we wszystkim, cokolwiek się dzieje pod słońcem. Nurze więc, w weselu chleb swój spożywaj i w radości pij swoje wino, bo już ma upodobanie Bóg w twoich czynach, każdego czasu miej szaty swe białe. Olejku też niechaj na głowę twoją nie zabraknie. Używaj życia z niewiastą, którąś ukochał, po wszystkie dni marnego twego życia, których ci Bóg użyczył pod słońcem, po wszystkie dni swej marności, bo taki jest twój udział w życiu i w twoim trudzie, jaki zadajesz sobie pod słońcem. Każdego dnia, które twa ręka napotyka, podejmuj się według swych sił, bo nie ma żadnej czynności ani rozumienia, ani poznanie, ani mądrości w Szeolu, do którego ty zdążysz.
A dalej widziałem pod słońcem, że to nie chyżym bieg się udaje i niewaleczni w walce zwyciężają. Tak samo nie mędrcom chleb się dostaje w udziale, ani rozumnym bogactwo, ani też nie uczeni cieszą się względami, bo czas i przypadek rządzi wszystkim. Bo też i nie zna człowiek swego czasu, jak ryby, które się łowi w sieć zdradliwą, i jak ptaki w sidła schwytane. Jak one, tak uwikłani zostaną ludzie w złej chwili, gdy spadnie na nich znienacka. Ale i taki przykład mądrości widziałem pod słońcem, a wielką mi się ona wydawała. Małe miasteczko i mężów w nim niewielu, i nadszedł je potężny król, a wokoło je otoczywszy, zbudował przeciwko niemu wielkie machiny oblężnicze. Znalazł się w nim człowiek, biedny, lecz mądry, i ten uratował miasto dzięki swej mądrości. A nikt nie pamięta o tym biednym człowieku. Więc powiedziałem, lepsza jest mądrość niż siła, lecz mądrość biednego bywa w pogardzie, a słowa jego nie mają posłuchu. Spokojne słowa mędrców więcej znaczą niż krzyk panującego wśród głupców. Lepsza jest mądrość od narzędzi wojennych, lecz jeden grzesznik popsuć może wiele dobrego. Nieżywa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku. Bardziej niż mądrość, niż sława zaważy trochę głupoty. Serce mędrca zwraca się ku prawej stronie, a serce głupca ku lewej. Nawet gdy głupiec idzie drogą, brakuje mu rozwagi i mówi o każdym, to głupiec. Jeśli gniew władcy się przeciw tobie podniesie, miejsca swego nie opuszczaj, bo zachowanie spokoju zapobiec może wielkim wykroczeniom. Jest zło, widziałem je pod słońcem. To błąd ze strony władcy. Wynosi się głupotę na stanowiska wysokie, podczas gdy zdolni siedzą nisko. Widziałem sługi na koniach, a książąt kroczących jak słudzy, pieszo. Kto kopie dół, ten może weń wpaść, a tego, kto mur rozwala, ukąsić może żmija. Kto wyłamuje kamienie, może się o nie skaleczyć. Kto rąbie drwa, naraża się na niebezpieczeństwo. Jeśli siekiera się stąpi, a nie naostrzy się jej, trzeba zwiększyć wysiłek. Pożyteczna jest wtedy mądrość, by osiągnąć powodzenie. Jeżeli żmija ukąsi, nim doszło do zaklęcia, traci swój zysk zaklinacz. Słowa z ust mędrca są przyjemnością, lecz usta głupca gubią jego samego. Początek słów jego ust to głupstwo, a koniec jego mowy to wielkie szaleństwo. A głupiec mnoży słowa. Nie wie przecież człowiek, co będzie. Bo kto mu oznajmi, co będzie potem? Głupiec tak się męczy wysiłkiem, że nie potrafi nawet dotrzeć do miasta. Biada ci kraju, którego królem jest prostak i gdzie książęta już z rana ucztują. Szczęśliwyś kraju, którego król ze szlachetnie urodzonych pochodzi i gdzie książęta w czasie właściwym ucztują na sposób męski, bez uprawiania pijaństwa. Skutkiem wielkiego lenistwa chyli się strop. Gdy ręce są opuszczone, przecieka dom. Gdy dla zabawy gotują biesiadę i wino życie rozwesela, a pieniądz na wszystko pozwala. W myślach nawet swoich nie złożecz królowi, ani w sypialni swojej nie przeklinaj możnego. Bo ptactwo powietrzne zaniesie głos, a to, co skrzydlate, doniesie słowa. Wyrzuć swój chleb na powierzchnię wód, a przecież po wielu dniach odnaleźć go możesz. Rozdaj część między siedmiu czy nawet ośmiu, bo nie wiesz, co może się złego przydarzyć na ziemi. Gdy chmury napełnią się deszczem, wylewają go na ziemię, a jeśli drzewo upadnie na południe czy też na północ, na miejscu, gdzie upadnie, tam leży.
Kto baczy na wiatr, nie będzie siał, a kto na chmury patrzy, nie będzie zbierał. Jeśli nie wiesz, którą drogą duch wstępuje w kości, co są w łonie brzemiennej, tak też nie możesz poznać działania Boga, który sprawuje wszystko. Rano siej swoje ziarno i do wieczora nie pozwól spocząć swojej ręce, bo nie wiesz, czy wzejdzie jedno, czy drugie, czy też są jednakowo oba dobre. Przyjemne jest światło i miło oczom widzieć słońce. Tak więc, jeżeli człowiek wiele lat żyje, ze wszystkich niech się cieszy i niech pomni na dni ciemności, bo będzie ich wiele. Wszystko, co ma nastąpić, to jest marność. Ciesz się, młodziejcze, w młodości swojej, a serce Twoje niech się rozwesela za dni młodości Twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy Twe pociąga, lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie Cię sądził Bóg. Więc usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od Twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz: nie mam w nich upodobania. Zanim zaćmi się słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu, w czasie, gdy cząść się będą stróże domu, i uginać się będą silni mężowie, i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie. I zaćmią się paczące w oknach, i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie, i podniesie się do głosu ptaka, i wszystkie śpiewy przymilkną. Odczuwać się będzie nawet lęk przed wyżyną, i strach na drodze, i drzewo migdałowe zakwitnie, i ociążałą stanie się szarańcza, i pękać będą kapary, bo zdążać będzie człowiek do swego wiecznego domu, i kręcić się już będą po ulicy płaczki, zanim się przerwie srebrny sznur, i stłucze się czara złota, i dzban się rozbije u źródła, i w studnię kołowrót złamany wpadnie, i wróci się proch do ziemi tak, jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, powiada Kohelet, wszystko marność. A ponadto, że Kohelet był mędrcem, wpajał także wiedzę ludowi i słuchał, badał i ułożył wiele przysłów. Starał się Kohelet znaleźć słowa piękne i rzetelnie napisać słowa prawdy. Słowa mędrców są jak ościenie, a zdania zbiorów przysłów jak mocno wbite gwoździe. Dane tu są przez pasterza jednego. Ponadto, mój synu, przyjmij przestrogę. Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a wiele nauki utrudza ciało. Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy, Boga się bój i przykazaj Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek. Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd. Wszystko, choć ukryte, czy dobre było, czy złe. I to już cała Księga Koheleta. Myślę, że każdy znalazł w niej jakieś zdanie
dla siebie, albo nawet więcej. Myślę, że warto też wracać do tej księgi, do tych słów i do tego czytania, które oczywiście również zostanie z nami w internecie. Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy włączyli się w to czytanie, którzy jeszcze tutaj są z nami, tym, którzy czytali dzisiaj i chętnie podjęli to zadanie przeczytania Słowa Bożego. Im gorące podziękowania. Myślę też, że to czytanie Biblii w tą niedzielę biblijną stanie się też jakąś naszą taką doroczną tradycją. To już druga księga, którą przeczytaliśmy. Aby to Słowo Boże w nas wzrastało, aby ono przynosiło pożądane owoce, pomódlmy się teraz na koniec i udzielę błogosławieństwa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bóg zapłaci.